Panie Danielu, na początku lipca tutaj na terenie Dzikowca organizujecie zlot motocyklowy swojego klubu. W jakim celu te zloty są organizowane? Co one mają za zadanie zrobić? Przede wszystkim głównym celem naszego zlotu, który organizujemy w pierwszy weekend lipca, jest integracja środowisk motocyklowych. Integracja klubów zarówno zrzeszonych, niezrzeszonych, wolnych motocyklistów, zachęcenie ich do wspólnej współpracy w różnych celach. Drugim elementem jest popularyzacja turystyki motocyklowej, nie tylko w regionie Boguszowa, Wałbrzycha, ale również na całym Dolnym Śląsku. Zaprosiliśmy na nasz zlot środowiska motocyklowe z całej Polski, zarówno kluby zrzeszone, jak i niezrzeszone oraz wolnych motocyklistów. I mamy nadzieję, że wspólnie będziemy się bawić. Będzie to impreza trzydniowa. Chcemy zainteresować środowiska motocyklowe, motocyklistów, którzy jeżdżą, spotykają się na wspólne wypady, do tego, żeby się zintegrować z grupami motocyklowymi, które robią dosyć fajne i duże akcje charytatywne. Między innymi na naszym zlocie będzie taka akcja charytatywna, no bo nie bylibyśmy sobie, gdybyśmy jej nie zrobili. Będziemy kwestować dla Nataszy, dla mieszkanki Boguszowa Gorc. Będą licytacje charytatywne, będzie poczęstunek, będą atrakcje, konkursy motocyklowe, więc naprawdę warto przyjechać, warto zobaczyć. Będą koncerty, ponad 10 zespołów muzycznych będzie grało przez 3 dni. Więc mamy taką nadzieję, że event będzie zacny i na niego serdecznie wszystkich zapraszamy. Czyli nie trzeba być motocyklistą, nie trzeba być w żadnym klubie, żeby wziąć rodzinę i przyjechać i bawić się nie, razem z wami. Oczywiście. Impreza jest również otwarta dla lokalnej społeczności oraz wszystkich gości, którzy przyjadą. Można przyjechać rodzinnie, będzie strefa dla dzieci w sobotę z dmuchańcami. Będzie strefa bez alkoholu 0%, co jest dla motocyklistów niezwykle ważne, dla tych, którzy jeżdżą cały czas, nie mogą sobie pozwolić na przykład na nocleg, ponieważ również na naszej imprezie będzie pole namiotowe, będzie możliwość noclegu. Tak jak mówię, 3 dni świetnej zabawy, koncertów, imprez, integracja i dobra sprawa w postaci akcji charytatywnej właśnie dla Nataszy. Pomagamy jej rodzicom kwestować, zbierać środki na turnus rehabilitacyjny dla Nataszy. Będziemy licytować na imprezie kilka bardzo ciekawych atrakcji, między innymi lot śmigłowcem, który odbędzie się tutaj. Przez 3 dni na naszym zlocie będzie stał śmigłowiec, którym będzie można się przelecieć po okolicy i zobaczyć to wszystko z góry. Będziemy również licytować weekendowy pobyt w Mrzeżynie dla 2 osób oraz kilka innych ciekawych rzeczy. Jeżeli chodzi o program imprezy, zapraszamy już w piątek około godziny 15, 16, 17. O godzinie 18 robimy taką oficjalną część otwarcia. Ze sceny powitamy wszystkich gości. Później zaczną grać koncerty, zespoły rockowe. Między innymi tego dnia wystąpi, czyli w piątek wystąpi Paranoja, wystąpią różne lokalne zespoły muzyczne. W sobotę po śniadaniu zaczynamy znowu świętować. Będą różne atrakcje. Około godziny 12 będziemy mieli tutaj finał naszej akcji Pielucha dla Malucha, gdzie będziemy wręczać podziękowania naszym darczyńcom, którzy wsparli tą akcję w zeszłym roku. Ponadto o godzinie 14 najważniejszy element całego zlotu to jest parada. Parada motocyklowa, którą zrobiliśmy taką dosyć zacną, bo 54 km. Po okolicy, to będzie 2 godziny w siodle, po pięknych zakrętach, w pięknych miejscach, z których są widoki, no, nasze góry wałbrzyskie mają takie możliwości i to chcemy właśnie pokazać gościom z całej Polski. Później mamy po paradzie pieczonego dzika. Takiego, którego zagryzły wilki, ale to już będzie na pewno smaczny, więc zapraszamy na pieczonego dzika. Następnie konkursy motocyklowe i znowu muzyka, biesiadowanie, siedzenie, wspólne rozmowy, wspólna zabawa. W niedzielę znowu zaczynamy śniadaniem, odpoczywamy i powoli żegnamy się również przy koncertach muzycznych. Wszystkie motocykle, które przyjadą, większość z nich jest naprawdę wyjątkowa. To są maszyny,
które są warte naprawdę bardzo duże pieniądze, customizowane, będzie możliwość oglądania takich maszyn, będzie możliwość wyboru najpiękniejszej maszyny, prawdopodobnie, jeśli zdecydujemy się na taki konkurs, bo tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno motocykli będzie cały przekrój, od sportowych przez turystyczne chopery, wielkie cruisery, naprawdę cały świat motocykli. Nasza impreza nie odbyłaby się bez wsparcia lokalnych samorządowców. Bardzo chcielibyśmy z tego miejsca podziękować panu marszałkowi województwa Pawłowi Gancarzowi, panu staroście powiatowemu Leonardowi Górskiemu oraz panu burmistrzowi Boguszowa Gordz Danielowi Lubińskiemu.